Państwo łóżków Konopiska. Drodzy Państwo, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że rodzina jest najważniejsza. Szkoła pomaga, szkoła wspiera, szkoła przekazuje naukę, jednak to rodzina odpowiada za rozwój młodego człowieka. W rodzinie najważniejsza jest miłość, szacunek, tolerancja, jak również przede wszystkim czas poświęcany sobie wzajemnie. I tego Państwu życzę w tym zabieganym świecie, żebyśmy mogli zawsze znaleźć czas dla naszych najbliższych, dla naszych dzieci, dla naszych pociech. A teraz bardzo proszę o przyjrzenie się i wysłuchanie tego, co dla nas przygotowały nasze dzieci. Witam, witam, moi mili. Cieszę, żeście się tu zjawili. Dlaczego? Oj, to dzień jest wyjątkowy. Dzień jedyny. Święto rodziny. A gdzie się wszystko zaczyna? Tam, gdzie rodzina. Mama, tata, dzieci jeszcze i dziadkowie. To wszystko szczęściem się zowie. Tak, tak, kochani. Teraz pora już, kochani, na niezwykłe spotkanie. Na pewno jesteście ciekawi, co takiego się stanie. Więc nie przedłużamy, tylko do magicznej krainy bajek zapraszamy. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma dolinami i siedmioma rzekami mieszkała dziewczynka. Pewnego razu wyszła przed swój mały domek i powiedziała: kurczę, ale ja mam wszędzie daleko! Nie to miałaś powiedzieć. No dobra, jestem czerwony kapturek. Mam czerwoną spódniczkę i czerwony kapturek, dlatego nazywam się Czerwony Kapturek i zakochałam się. Co? Zakochałam się. Nie, to nie tak miało być. To nie o to chodzi. Miałaś iść do babci z lekarstwami i pysznym jedzonkiem w koszyku. A tobie co do tego? Kim ty niby jesteś? Jestem narratorem i opowiadam tę historię. Ha, to masz pecha, bo ja zakochałam się i idę odnaleźć mojego księcia. Nie zgadzam się. A tak w ogóle, to w kim ty się zakochałaś? W księciu. Ale co to za książę? Jak wygląda? Właściwie to nie wiem, bo ja go poznałam na czacie. Ale to super gościu. I zakochałam się i idę go odnaleźć. Aha, to może wdepniesz do babci jednak, co? Dobra, niech stracę. I tak idę w tamtym kierunku. I ruszyła czerwony kapturek przez siedem gór i siedem dolin. I siedem rzek i siedem... Kurczę, ona ma faktycznie wszędzie daleko. Gdy w końcu doszła do siódmego lasu, za drzew wyskoczyła nagle żaba. Nie jestem żaba. Tak, tak. Jasne. Jestem pięknym królewiczem. Tak, tak. Aż wstek siedzi i zawija w skreperka. Kiedy ja naprawdę jestem książę, tylko że zaczarowany. A pocałunek księżniczki może mnie odmienić. Jesteś może księżniczką? Właściwie to nie, ale szukam chłopaka. A tak w ogóle, to przecież możemy spróbować. Może nie, księżniczka też pomoże. I właśnie w chwili, gdy kapturek już miał pocałować żabę, czyli księcia, zza drzew z wielkim krzykiem wypadła: stać! Stać! Protestuję i nie pozwalam! To mój żaba książę! Znajdź sobie innego, ty wstrętna złodziejko cudzych książąt! I żeby już nie tracić czasu, krzycząca księżniczka szybko pocałowała żabę. Widzisz, tak to się robi, a nie przez internet i
potem lata po wszystkich górach i dolinach. Ty nie bądź taki mądry, Larado. Zresztą, ciebie też powinna jakaś księżniczka pocałować. Może by czar prysnął? Jaki czar? Niewychowana smarkula. I tak kapturek ruszyła dalej. Wtem natknęła się na pięknego księcia. Cześć, książę. Cześć. Jestem czerwony kapturek. A ja? Jestem piękny książę. Jaki skromny. Miło mi cię poznać, piękny książę. Właśnie cię szukam. Mnie? A po co? No bo ja właśnie szukam chłopaka. Nawet ładna. I co? Chciałabyś ze mną chodzić? No. Tylko widzisz, ja już mam dziewczynę. Właśnie. Do niej idę. I książę zaczął opowiadać o swojej pięknej dziewczynie, która jest najpiękniejsza na świecie, co bardzo wkurza jej macochę. I kiedy tak sobie rozprawiali, zza drzew wypadły krasnoludki z dziewczyną owego księcia, której na imię notabene było Śnieżka. Więc dlaczego mi napadłeś? Zaraz napadłeś. Wystraszyć
się tylko trochę chciał. O co? Wystraszyć? A to niby po co? No, w jaki sposób? Sposób? Na co? No, na podrywanie. Ja niby napadam, on niby ratuje, księżniczka jest wdzięczna i wszyscy są szczęśliwi. Więc ty mnie chciałeś poderwać i jesteś księciem? No. Ekstra, to zaczynajmy jeszcze raz. Smoku, napadaj! Gdy smok zastanawiał się, co ma zrobić, zza zaczarowanych drzew wypadła nagle wiedźma. Księżniczka? Ja nic nie wiem. Ja też nie. Oddawać! Przepraszam, a o co chodzi? Bo się pogubiłem. Miałam księżniczkę, uwięziłam ją w wiezie, a oni najbezczelniej w świecie ją wypuścili. Oddawać księżniczkę! A może być czerwony kapturek? Co? W zasadzie może być. No to jest twoja, jesteśmy kwita. Cześć! I książę skoczył na smoka i jak najszybciej odlecieli. Chyba nie mówiłaś poważnie, co? Bardzo poważnie. No już, kapturek, zbieraj się. Idziemy, wiesz. Gdy czerwony kapturek myślał z przerażeniem, co ma zrobić, zza zaczarowanych drzew wyskoczył nagle. Czy ja mógłbym prosić, żeby tak za mnie nie wyskakiwało? Ja się przez to nerwicy nabawię. Postaram się coś z tym zrobić. Więc zza zaczarowanych drzew wyszedł wilk. Witaj, wiedźmo. A, wilk, siemanko. Coś mi się zdaje, że z kimś pomyliłaś moją znajomą czerwonego kapturka. Więc to twoja znajoma? A ty sorry, nie ma sprawy. No to lecę. A jak dorwę tego smoka z tym niewydarzonym księciem, to... I tak wiedźma odleciała, a czerwony kapturek została sama z wilkiem. Uff, nareszcie jesteśmy we właściwej bajce. No cześć, kapturę. No cześć, wilk. I dzięki za uratowanie. Już myślałam, że mi się nie uda. Nie ma sprawy. A tak w ogóle, to gdzie idziesz? Szukam księcia. A przy okazji, do babci. Do babci. A gdzie babcia mieszka? Nie lubię. Dzięki za uratowanie i w ogóle. Ale przecież ci nie powiem, że babcia mieszka. Za lasem, za rzeczką, w prawo aż do pagórka, palce numer 5. No dobrze, jak nie, to nie, ale ja już polecę. I wilk poleciał. A ja się poważnie zastanawiam, czy czerwony kapturek nie jest blondynką. Kapturek, pokaż nam włoski pod tym kapturkiem. Po co? Są blond, prawda? Nie, brązowe. A co? Ale farbowane. Nie, o co ci chodzi, narrator? A dałbym sobie rękę uciąć, że blondynka. A kto wygadał wilkowi adres babci? W tym momencie czerwony kapturek uświadomiła sobie, że zrobiła babcię. O rety! I co teraz? Ja bym radził się pośpieszyć. Ale ty rób co chcesz. I tak mnie przecież nie słuchasz. Ech, narrator, żadnego z ciebie pożytku. Żadnego? A mogłem ci się przydać, bo mam telefon komórkowy. Stój! Dawaj ten telefon! I czerwony kapturek zadzwoniła do babci. Witaj, wnuczko. Jak mi
Kapturek nie zdążyła ostrzec babci przed wilkiem. No to teraz radziłbym gnać na złamanie karku. I Kapturek pognała na złamanie karku, by ostrzec babcię, że ją wrobiła. Gdy Kapturek tak gnała, wilk zdążył już dojść do chatki babci. Podejdę u babcie, że ani się nie spostrzeże. Zresztą nie muszę się nawet starać, bo babcia od dawna jest głucha jak pień. I kiedy wilk, pewny, że babcia jest głucha, wszedł sobie do jej chatki, zza zaczarowanych drzew wyszła babcia. Co jest, wilk? Babcia, no śmierć mnie przestraszyłaś. Myślałeś, że jestem głucha jak pień i nie słyszę, jak się zbliżasz? Ha! Nic z tego. Mam nowy aparat słuchowy. No trudno. Przyłapałaś mnie, babcia. Ale to i tak ci nic nie da, bo ja mam ochotę cię zjeść. I wilk otworzył pysk, by połknąć babcię. Gdy nagle pojawiła się... zaczarowanych drzew wyskoczyła nagle, wyszła czerwony kapturek. Babciu, babciu, uciekaj! Ależ kapturku, wszystko pod kontrolą. Sirius, ty to babcia masz głowę. Właściwie to nie ja. To skoro babcia jest cała, to ja zostawiam krzyżek i lecę dalej. Gdzie znowu? Lub się ciężka. Zapomniałeś? Faktycznie. Kapturek? No? Bo ja muszę ci się do czegoś przyznać. No? To ja na tym czacie tak z tobą klikałem. Co? No, chciałem się dobrać do babci i wiesz. Ty? Ha, fu! Nie martw się, Kapturek. To niesprawiedliwe. Przyszłam. Siedem. Kurczę, muszę przeprowadzić się gdzieś bliżej. No i po to przeszłam na wszystkie miejsca, żeby się dowiedzieć, że wilk... O, ja nieszczęsna! Kapturek! Co? Bo ja mam taką sprawę. Co? Tak mi głupio przy wszystkich mówić. Nie wygłupiaj się, narrator. Gadaj. To ja ci powiem na ucho. Dobra. Serio? Dobra. A teraz? Czy zostaniesz moją żoną? No! I tak, żyliśmy długo i szczęśliwie. Yeah.
Serdecznie dziękujemy młodym aktorom i zapraszamy na taneczną niespodziankę w wykonaniu uczniów klasy 3 A.
ale o tatusia również pamiętają. Ach, gdyby nie tata, powiedz, co by było? Sam zobacz, jak smutno by się wszystkim żyło. Kto by gwoździe wbijał w ścianę? Kto by pokój pomalował? I kto meble by przestawił? Oczywiście tata. Nasz tatuś prawie jest wymarzony. Dobry dla dzieci, dobry dla żony. A że wad troszkę na karku dźwiga, to rzecz normalna jest chyba. Drodzy tatusiowie, wszyscy przyrzekamy, że będziemy grzeczni dla ciebie i dla mamy. Naszym drogim tatusiom dedykujemy piosenkę i taniec Ługi Bugi w wykonaniu klasy pierwszej A. Zdjęcia
na świecie? Kto by to policzyć mógł? Tyle serc i rąk i nóg. A choć dzieci jest tak dużo, wszystkie wspólnej sprawie służą. Wszystkie pragną z całej siły, żeby świat szczęśliwy był. Dla naszych milusińskich minicyl. Przedstawienie w wykonaniu klasy 3B i piosenka Wszystkie dzieci nasze są, którą zaśpiewają uczniowie klasy 2A. Wahadło to proste urządzenie. Mały ciężarek zabił. Serdecznie zapraszam wszystkich wybranych na przedstawienie cyrkowe klasy 3B. Thank you.
Thank you.
uważam, że uczniowie naprawdę zaprezentowali się z klasą. No, nic dziwnego, przecież każdy wystąpił z klasą. Nic nowego nie odkryłeś. Ale ja nie o tym mówię. Widzę, że muszę ci wyjaśnić, co to znaczy mieć klasę. Tym bardziej, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Szkoła z klasą. Nie powiesz mi niczego, czego bym już nie wiedziała. Mój drogi, mieć klasę to umieć się zachować, umieć błyszczeć przykładem, ale nie na pokaz, tylko odpowiedzialnie. Umieć mądrze korzystać z wszystkiego, co oferuje nam świat. Umieć odnaleźć się w rzeczywistości, która pełna jest nowych rzeczy. Muszę przyznać, że twoja definicja wyjaśnia, dlaczego nasza szkoła przystąpiła do tego projektu. Na początek parę słów o szkole z klasą. Ale zanim to nastąpi, powtórzmy wspólnie to hasło. Szkoła z klasą, my ją znamy, bo my do niej uczęszczamy. Wszyscy razem. Szkoła z klasą, my ją znamy, bo my do niej uczęszczamy. Program Szkoła z klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna, działająca od 2002 roku, do której przystąpiło ponad 8 tysięcy szkół z całej Polski. Nasza szkoła przystąpiła do projektu w tym roku szkolnym. Dużo się przez ten czas nauczyliśmy, ale cel naszej akcji był jeden. Szkoła ma być miejscem ciekawej i mądrej edukacji, aby uczniowie chcieli i lubili się uczyć, a nauczyciele chcieli i lubili uczyć. Żeby szkoła była żywą społecznością współpracujących ze sobą nauczycieli, uczniów i rodziców. Żeby nie była nudna i smutna. Żeby w uczniach widziała ludzi. Dzisiaj chcielibyśmy pochwalić się wybranymi zadaniami, bo nie sposób zaprezentować je wszystkie. A działo się naprawdę dużo. Wszystkie zadania zaprezentowaliśmy na mapach tematycznych, do których obejrzenia również zapraszamy. Uczniowie klasy 5A podczas projektu Szkoły z klasą odbyli niezwykłą podróż w czasie. Na moment klasa zamieniła się w mitologiczny Olimp. Wróćmy wspomnieniami do tamtych chwil. Zapraszamy na pokaz mody mitologicznej.
Thank you.
Także. Thank you.
jest międzynarodowe obchody Dnia Książki i Praw Autorskich. Mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć autora książek historycznych, który przedstawił nam proces tworzenia książki. Od pomysłu jej napisania do momentu wydania i promocji. Teraz pora na bajkowych gości. Wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie zna dół, nikt tu nie czuje dół, i nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży, mamie. Witajcie w naszej bajce, spójrz za ucieszyła najbardziej naszych najmłodszych uczniów. Z tej okazji zostały wręczone również medale Przyjaciel Książki dla tych, którzy chętnie czytają i odwiedzają naszą bibliotekę szkolną. Rozpoczęliśmy tanecznie, kończymy śpiewająco, a to za sprawą Julii Kozik, która wykona piosenkę Kolorowe Dzieci, która jest doskonałą puentą naszej dzisiejszej góry piosenki.
nadzieję, że podobały się Państwu nasze występy. Jeszcze raz składamy wszystkim mamusiom, tatusiom, babciom, dziadkom, ciociom, wujkom oraz wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Do zobaczenia za rok! Musicie Państwo przyznać, że nasi uczniowie mają klasę, prawda? Na poczęstunek. Dziękuję bardzo.